Po raz ósmy w Bełchatowie zorganizowano Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. 8 kwietnia pojawiło się tutaj ponad 300 specjalistów z branży górniczo-energetycznej z całego świata, m.in. z Polski, z Niemiec czy z Rosji. W bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej prezentowały się koncerny i firmy współpracujące z branżą górnictwa odkrywkowego. Towarzyszyła im wystawa Górnicze Skarby pod Ziemią. Prezentujemy owoc naszych wieloletnich dokonań, odkryć, mniejszych czy większych. Także przez wiele lat ta kolekcja była gromadzona i tu oczywiście nie prezentujemy całej naszej kolekcji, ale fragment, który wydawało nam się jest taki najbardziej reprezentatywny dla skał, które są związane z otoczeniem czy samym złożem węgla brunatnego Bełchatów. A który z tych kawałków naszej ziemi jest tutaj najstarszy? Najstarsze są okazy paleontologiczne, okazy tam na tamtym postumencie z Jury i Kredy, które mają ponad 160 milionów lat. A najmłodsze? Najmłodszym okazem jest torf. Torf, który jest skałą o wieku około 10 tysięcy lat, czyli w skali geologicznej to jest skała właśnie najmłodsza tu. Najciekawszym eksponatem jest amonit z Jury Dolnej, z Dolnego Kimerydu. To jest największy w Polsce odkryty amonit. Mamy skały, charakterystyczne skały występujące w kopalni Bełchatów. Skały to mamy wapienie i margle, a obok mamy kalcyty, to jest minerał, główny składnik węglanowapnia, kalcyt, który w szczelinach wapienie wykrystalizował. Drzewa mioceńskie budujące pokład węgla brunatnego. Składane one były wśród piasków właśnie rzecznych i następnie w wyniku procesu silifikacji uległy skrzemienieniu. Mamy tu odmiany takie węgiel bitumiczny, taki węgiel piropisytowy, węgiel ksylitowy, węgiel fuzyn, który jest taki ma diamentową barwę i on jest oznaką pożarów, które zachodziły później w pokładzie w materii organicznej, która buduje węgiel brunatny. Ponadto mamy iutofogeniczny, który jest tak zwany tonsztajn, który jest oznaką działalności wulkanów w czasie powstawania węgla. I także mamy kredę jeziorną, która jest równowiekowa z węglem brunatnym. I tam na tej kredzie jeziornej produkujemy wapno nawozowe, ekologiczny nawóz, który kopalnia węgla brunatnego sprzedaje. W trakcie eksploatacji zbierania nadkładu na złożu Bełchatów wśród piasków pleistoceńskich spotyka się fragmenty kości mamutów. Ich wiek jest szacowany na około 250 do 150 tysięcy lat temu, to żeby te zwierzęta. I tu mamy takie fragmenty, bardzo bardziej okazalsze kości, fragment ciosu mamuta. Widać, jakie olbrzymie były te zwierzęta, jeżeli to jest fragment tylko ciosu jednego. Smaczne dwudaniowe obiady w cenie od 8 zł zjesz w Domu Rzemiosła przy ulicy Pabianickiej 5 oraz restauracji Barburka przy ulicy Kolejowej 41. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Zadzwoń 505 620 435. W sali bankietowej restauracji Barburka organizujemy wesela, bale, komunie, chrzty, osiemnastki, szkolenia, konferencje, konsolacje. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata. Treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku bełchatowskim działam od 1997 roku, więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Liliana Babiarz. W jakim celu panowie przyjechali na dzisiejszy kongres?
No przede wszystkim spotkać nowych klientów, spotkać nowe twarze, rozmawiać ze starymi znajomymi, no i podtrzymywać dobre relacje z kopalniami węgla brunatnego. Głównie promować nasze usługi geofizyczne, które są dosyć cenione po stronie niemieckiej, nie tylko. W zachodniej Europie dosyć prężnie działamy. Występujemy na kongresie, chcąc jakby podtrzymać dobre stosunki z kopalnią Bełchatów i z rynkiem węgla brunatnego w Polsce. Oferujemy sprzęt pomiarowy dla budownictwa, dla geodezji i także dla kopalni odkrywkowych. Co taki kongres wnosi do życia bełchatowian? Dla służb kopalnianych na pewno jest to jakaś okazja dla poznania nowych technik badawczych, ale też nowych usług i produktów dla tych wystawców, którzy proponują jakieś produkty. Natomiast dla samych bełchatowian no to na pewno jest jakaś możliwość zaprezentowania się, pokazania swojej oferty też jakby hotelowej i swojego regionu, jakby szczególnie dla tych zagranicznych wystawców i uczestników kongresu. Na pewno jest jakaś promocja regionu, moim zdaniem. Bełchatowian trudno im powiedzieć, natomiast no, na pewno jest tu dużo osób związanych z węglem brunatnym i z kopalniami odkrywkowymi w Polsce i nie tylko. Także na pewno jest to miejsce do wymiany doświadczeń, wymiany opinii. Myślę, że jest to taka ciekawa forma, która pokazuje możliwości, jakie niesie za sobą węgiel brunatny i potem tworzy to różnego rodzaju korzyści, tak jak nowe miejsca pracy. Myślę, że dużo, ponieważ pojawia się dużo nowych, ciekawych rozwiązań technicznych. Myślę, z pożytkiem dla mieszkańców i dla pracowników elektrowni i kopalń. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału, a jeśli Ci się podobało, powiedz o tym znajomym.